Znajdujemy się w domu tymczasowym, w którym mieszkają kotki, a moim i Państwa gościem jest prowadząca ten właśnie dom tymczasowy w Goleszowie, ale także pani prezes Fundacji Cieszyński Zwierzogród Iwona Koszela. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, dom tymczasowy, może tak na dobry początek. Cóż to takiego, dom tymczasowy dla kociątek i chyba starszych też kotów? Tak, dom tymczasowy jest to miejsce, w którym koty, które do nas trafiają do fundacji, mają okazję przejść socjalizację, leczenie, bo to jest tak, że jeżeli trafiają do nas kocięta, one nie mogą trafić bezpośrednio do naszej kociarni, z tego względu, że to są małe stworzenia, które nie mają jeszcze odporności, tak, one jakby dopiero tą odporność nabywają, muszą zostać zaszczepione, odrobaczone, a jednak wśród dorosłych kotów no, nie ma takich warunków i tam jednak jest większa szansa zarażenia się czymś. Dodatkowo no, te kocięta najczęściej wymagają jednak socjalizacji, tak? Tego kontaktu z człowiekiem, poświęcenia im czasu więcej niż w przypadku dorosłych kotów, które w jakiś sposób sobie radzą w kociarni lepiej, tak? Czasami trafiają też do domów tymczasowych koty dorosłe, które wymagają jakiejś specjalistycznej karmy, leczenia albo właśnie źle sobie radzą w kociarni ze względów właśnie behawioralnych, na przykład nie dogadują się z innymi kotami albo są bite przez inne koty, wtedy one też dobrze, żeby trafiły do domu tymczasowego. No i taki dom tymczasowy, który jakby można stworzyć kotom, zapewniamy im tutaj, my jakby pokrywamy całkowicie koszty leczenia tak, takich zwierząt, więc albo się, jeżeli to jest na terenie tutaj powiatu cieszyńskiego, to można skorzystać po prostu z wizyt u naszej pani doktor, z którą mam podpisaną gabinetem umowę, lub po prostu, jeżeli to jest osoba z dalsza, no to wtedy umawiamy się tak, że osoba płaci, lub ewentualnie dogadajmy się z gabinetem, a my po prostu zwracamy te koszty leczenia tej osobie, która oddaje się tego weterynarza. Jako fundacja zapewniamy całkowicie karmę, jeżeli ktoś potrzebuje kuwety, żwirku, to wszystko jakby dajemy od siebie, klatkę kennelową, żwirek, jak już mówiłam, natomiast jakieś zabawki, natomiast oczywiście jeżeli ktoś jest w stanie pewne rzeczy zapewnić sam tutaj, no to jak najbardziej jesteśmy wdzięczni z tego względu, że przykładowo w tej chwili mamy około 80 samych kociąt w domach tymczasowych, gdzie no są to koszty bardzo, bardzo duże, tak. A w związku z tym, że jesteśmy fundacją, która jednak dopiero działa od końca, początkiem grudnia powstała, nie mam jeszcze 1% i jakby utrzymujemy się tutaj głównie z darowizn, z takiego wsparcia osób prywatnych, więc jest to dla nas też bardzo, bardzo ważne. Czyli to wsparcie jest na pewno potrzebne. To ile macie takich domów tymczasowych? Bo rozumiem, że my jesteśmy teraz tutaj u pani, ale tych domów jest znacznie więcej. Tak. Domów tymczasowych w tej chwili jest około 20-25. W zależności od tego, czy są to, wiadomo, rodziny, kocie, tak jak u mnie tutaj są, akurat jest 4 kocięta plus mama, jeszcze u góry mam jedną kotkę z innego miotu, jedną pojedynczą, to w zależności od tego, tak, są domy, w których jest na przykład 6 kociąt, są domy, w których są pojedyncze koty. Dosyć często zdarzają się takie domy tymczasowe, które nie chcą właśnie wziąć większej ilości kotów, tylko pojedyncze koty. Często te domy tymczasowe potem zostają domami stałymi, ale jakby to nie jest tak, że to musi być tak, tak. Jeżeli ktoś chce po prostu wziąć kota, być domem tymczasowym dla jednego kociaka, ale nie chce go zostawiać, to też jest jak najbardziej taka możliwość, nie? A jak można zostać takim domem tymczasowym? To się trzeba do was zgłosić, jeżeli ktoś właśnie chciałby takiej pomocy wam udzielić? Tak, można się do nas skontaktować przez stronę facebookową, można przez numer telefonu nasz fundacyjny, można nas odwiedzić na dniach otwartych na przykład, spotkać się, porozmawiać, też wtedy wytłumaczymy, jak to wygląda z własnych doświadczeń. Mamy też fundację wolontariuszy, którzy są behawiorystami kocimi, więc też tutaj takie wsparcie zapewniamy, jeżeli jest jakiś problem behawioralny z kotami, prawda? I tutaj też jakby nie ma takiej, często osoby się obawiają, które chcą zostawić domami tymczasowymi, że zostaną jakby z tymi kotami same.
tak? Że wezmą sobie 5 kotów i potem te koty nie zostaną wyadoptowane, my o nich zapomnimy i co będzie, tak? To nigdy nie jest tak. Koty są jakby naszymi podopiecznymi, my też musimy się w jakiś sposób rozliczyć z tego, tak? Co się z tymi kotami dzieje. I w związku z tym jakby tutaj my też dbamy o to, żeby te koty poszły. Jeżeli jest sytuacja, że ktoś na przykład może być domem tymczasowym tylko przez jakiś okres, to też jest to dla nas jakieś wsparcie. To nie jest tak, że to musi być deklaracja, że kot musi zostać do końca, do czasu, kiedy zostanie wyadoptowany, tak? Może być tak, że ktoś się deklaruje na miesiąc, dwa, w tym czasie zawsze możemy poszukać jakiegoś innego domu tymczasowego. Wiadomo jest, że no idealnie jest, jak ten kot już tam jest do czasu adopcji, no bo wtedy każda zmiana jakby tej sytuacji jest też stresująca. Dokładnie, powoduje stres u kota i może być spadek odporności, natomiast na pewno jest to lepsze niż to, gdyby ten kociak miał trafić do kociarni. Jednak jeżeli jest sytuacja taka, że mija tam 6-7 miesięcy, przykładowo, kociak ma już nabytą odporność nawet szybciej, czasami półroczne kocięta muszą opuścić dom tymczasowy, ale są już dwukrotnie zaszczepione, są odrobaczone i są już takie fajne, to też jest taka możliwość, że trafią do nas do kociarni, po prostu do tej gromady dużych, większych kotów i tam sobie będą funkcjonowały już, powinny funkcjonować fajnie. No właśnie, a my panią odwiedziliśmy dlatego, bo tych małych kociątek jest bardzo dużo, a tych adopcji niewiele. No i co trzeba zrobić, gdzie się zgłosić, jak to wygląda proces właśnie adopcyjny? Proces adopcyjny wygląda w ten sposób. My ogłaszamy nasze koty na Facebooku, można tam poszukać kocięta, można się po prostu do nas zgłosić. My wtedy wysyłamy zdjęcia kotów, też proponujemy, jakie koty są w aktualnym momencie gotowe do adopcji. I w tym momencie należy wypełnić naszą ankietę przedadopcyjną, która jest dostępna online. Wyślemy linka lub po prostu też pod ogłoszeniami są linki. Jeżeli jest to osoba, która nie jest w stanie sobie wypełnić ankiety online, bo na przykład nie jest informatyczna, to też jakby istnieje możliwość na przykład spotkania z nami i my po prostu ankietę wypełnimy z tą osobą, tak? Jeżeli jest wypełniona ankieta, no to my się umawiamy na tak zwaną wizytę przedadopcyjną, to dużo osób się obawia tego, tak? Że ktoś przyjdzie, będzie sprawdzał, natomiast to jest przede wszystkim też to, że my się staramy, żeby te koty znalazły fajne domy, też żeby ludzi przygotować do tej adopcji, tak? Żeby też porozmawiać z nimi, czy mają świadomość pewnych rzeczy, z czym to się wiąże, podpowiedzieć też bardzo wiele rzeczy, na co trzeba zwrócić uwagę w tych pierwszych momentach, co sobie trzeba przygotować, więc to też jest jakby, my też chcemy udzielić tym osobom tego wsparcia, żeby wszystko na pewno poszło okej, tak? I jeżeli wszystko jest okej, wizyta odbywa się, państwo są zdecydowani, my też uważamy, że dom będzie fajny, to wtedy po prostu podpisujemy umowę i przekazujemy kociaki do adopcji. Czy też dorosłe koty. No, czy też dorosłe koty, oczywiście, że tak. No i warto podkreślić, że te kotki są właśnie gotowe do adopcji, bo one są już po szczepieniu, one są zaczipowane. Pani już o tym wspomniała, czyli po prostu bierzemy tego kotka i on już jest przygotowany. Tak, dokładnie. Koty, nasze wszystkie koty mają zrobione testy na chorobę FIV-FeLV, co też jest dosyć ważne, bo to są choroby zaraźliwe, tak? Więc też tak by tutaj jest, nie ma tej obawy, że coś tutaj naszym, jeżeli ktoś ma już oczywiście swoje koty w domu, że coś im przywniesie, bo wiadomo, że jak ktoś nie ma kotów, no to nie jest to dla niego aż tak bardzo istotne, chyba że w przyszłości będzie chciał adoptować kolejnego kota, no to dobrze by było te testy, żeby były zrobione. No to o kotkach, no i wy jako fundacja głównie właśnie kotami się zajmujecie. Jesteście nową, świeżą fundacją, jakby pani nam mogła jeszcze coś właśnie o swoich planach na przyszłość powiedzieć, no i ogólnie troszeczkę o fundacji. Jasne. Jesteśmy świeżą fundacją, jakby jesteśmy wpisani do rejestru, Sądowego Rejestru Krajowego dopiero od 6 grudnia 2021 roku, w związku z czym, jak wspomniałam, nie mamy jeszcze OPP, czyli nie możemy zbierać 1%, tak? Natomiast głównie zajmujemy się kotami, jednak to nie jest tak, że tylko i wyłącznie mamy w tej chwili pod opieką dwa psy na domach tymczasowych. Są to głównie, akurat są to w tym przypadku dwa starsze psiaki, dosyć schorowane, które też wspieramy w ten sposób, że no, mają ten domek. Szukamy im wprawdzie domów, ale mamy świadomość, że ciężko jest takim starszym, schorowanym psom znaleźć dom. Ale no, tak jak mówię, no, nie zamykamy się tylko wyłącznie tutaj i wyłącznie na kotach. Co do planów, no plany, chciałybyśmy na pewno, wiadomo, po tych 2 latach starać się o te OPP, to jest ta podstawa, żeby też jakby to finansowanie tutaj było, większe możliwości mieć, natomiast na pewno gdzieś tam
krąży nam myśl o otwarciu kociej kawiarni, tak? Właśnie słyszałam, na czym to będzie polegać? Tak, kocia kawiarnia to miejsce, do którego można sobie, będzie można przyjść, tak, napić się kawy, poczytać gazetę, zjeść ewentualnie jakieś ciastko w towarzystwie kotów, tak? I to na tej zasadzie, że jakby koty będą sobie gdzieś tam przebywały z nami w tym pokoju, jeżeli ktoś na przykład, nie wiem, z różnych względów nie może mieć kota, tak, w domu, a chce poprzebywać w takim towarzystwie rzeczywiście, albo zobaczyć, jak to jest mieć kota. No, też to taka jest... kocia terapia, nie? Dokładnie. Kocia terapia. Myślę, że dla wielu osób, które jakby nie mają kontaktu, no to właśnie ten kontakt w takiej kocie kawiarni może być takim sposobem na przekonanie się do tych kotów, tak? Jak to wygląda, jak się zachowują. Wiadomo, że każdy kot jest inny, natomiast na pewno będziemy się starały, żeby w tej kocie kawiarni no, znajdowały się koty, które są kontaktowe, żeby to nie było tak tylko na pokaz, gdzieś tam z daleka, natomiast żeby te koty rzeczywiście uczestniczyły razem z osobami, które przychodzą w tym przebywaniu, w piciu kawy, czy tam czytaniu gazety, tak? Żeby były gdzieś obok. Jak wspomniała Pani o tej kociej terapii, to tak z własnych doświadczeń powiem, że bycie domem tymczasowym też jest taką kocią terapią, jakby z tego względu, że ile razy przychodzę do domu zmęczona po pracy, niczego mi się nie chce, przychodzę sobie, siadam sobie tu na kanapie, maluchy do mnie przychodzą, przytulają się, za chwilę się bawią, szaleją, to jednak daje taki oddech psychiczny i naprawdę bardzo fajnie działa. Więc oprócz tego, że robimy coś dobrego dla kotów, to one jednak też bardzo dużo dają od siebie i... Tak nakręca pozytywnie i chce się to robić. Dokładnie tak. Czyli co? Czyli zapraszamy tutaj naszych widzów do adopcji tych fajnych kociaczków i do tego, żeby się zgłaszać tutaj do fundacji, dzwonić, odzywać się i adoptować te kociaki, żeby nie musiały długo czekać w tym domu tymczasowym, tak? Dokładnie tak. Jak najbardziej, bo tak jak mówię, no koty, one są już gotowe do adopcji, tak? Nie tylko te, które są u mnie, ale w wielu domach tymczasowych koty czekają po prostu na tą adopcję. Są socjalizowane, są zaszczepione i no... Tak naprawdę taki okres dzieciństwa, tak jak one są takimi dziećmi, no to jest taki najfajniejszy okres i myślę, że to jest taki moment dla nich najfajniejszy, żeby znaleźć domy. No i im szybciej, tym lepiej. Dokładnie. Też dla tych osób, które ich przygarną, prawda, żeby się nacieszyć tym ich dzieciństwem. Dokładnie, a również dla nas z tego względu, że poprzez to, że wyadoptujemy koty, które mamy w tej chwili w domach tymczasowych, będą miejsca na kolejne koty, które nadal szukają domu, tak? Bo tak naprawdę praktycznie codziennie, kilka razy w tygodniu mamy informację, że kolejne kociaki przyjeżdżają i musimy szukać kolejnych miejsc dla nich. No właśnie, bo jak te kotki do Was trafiają? To Wy dostajecie jakieś zgłoszenia? Tak. Mamy podpisaną umowę z miastem Cieszyn, tak, na odławianie kotów wolnożyjących i tutaj jakby stąd przyjeżdżają koty oraz mamy jakby tej umowę podpisaną ze schroniskiem w Cieszynie, która jakby w ramach swoich zadań wyłapuje koty z różnych gmin, a ponieważ oni nie mają jakby tutaj możliwości przetrzymywania kotów tam u siebie, to mamy umowę podpisaną na to, że koty trafiają po prostu pod naszą opiekę. No i tak, no i tym sposobem zwolni się po prostu miejsce dla tych nowych kotków, które czekają na adopcję i dom tymczasowy. Tak, dokładnie tak. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Dziękuję również ślicznie. Moim i Państwa gościem była Pani Iwona Koszela.